Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to po prostu czat make-up i tematem odcinka będą dzieci w Sephorze. Po tej stronie oceanu jest teraz to bardzo gorący temat, temat, którego tak naprawdę nie planowałam poruszać, natomiast ostatnich kilka wizyt w Sephorze sprawiło, że jednak chciałabym o tym porozmawiać, także o tym będę dzisiaj z Wami mówić. Jeżeli chodzi o makijaż, to standardowo cała lista z linkami będzie w opisie, natomiast pokażę Wam teraz szybciutko plus minus, czego będę używać. Najważniejsze, czyli paleta, przynajmniej dla mnie najważniejsze, to będzie Ansley Raine Cold Moon. Testuję ją sobie na razie poza kamerą, natomiast mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu przyjdę do Was już z taką recenzją i kilkoma makijażami. Na razie... No właśnie. Biorąc pod uwagę, ile ta paleta kosztuje, jakie miałam przejścia z jej dostaniem, z całym customer service i tak dalej, nie jestem pewna, że jestem z niej tak w 100% zadowolona. Ale zobaczymy. Dzisiaj będę testować ją z innym primerem, także może coś się zmieni. Ale pierwsze wrażenia, powiem Wam szczerze, już teraz średnie. Po prostu średnie. Ale na to przyjdzie jeszcze czas. Jeżeli chodzi o podkład, będę używała znowu tej poduszeczki od Florasis. Po teście, który może widzieliście na moim kanale, użyłam go jeszcze kilka razy i naprawdę przepięknie wygląda i bardzo dobrze mi się utrzyma na twarzy, także mam ochotę go użyć dzisiaj i jeszcze raz. O, i zupdate'uję też Was, jeżeli chodzi o ten róż od Phytosurgeons. Mówiłam o nim w moim declutter kremowych różów. Tam zauważyłam, że coś na nim jest. Jakaś biała taka... Jakiś biały nalot. Wyglądało mi to na taką krystalizację. Napisałam więc do marki, zapytałam, co to może być, wysłałam im zdjęcia, opisałam i tak dalej, i tak dalej. I marka powiedziała mi, że jest to rzeczywiście krystalizacja, że to nie jest pleśń i że spokojnie mogę tego produktu dalej używać. Także użyję go dzisiaj. Naprawdę to jest duży kamień z serca. Bałam się, że on jest już popsuty. Generalnie powiedzieli mi też, że to był problem, z którym borykali się w jakby poprzedniej formulacji. Natomiast wszystkie róże, które były kupione jakby po listopadzie zeszłego roku, są już ulepszonej formulacji i problem tej krystalizacji nie powinien tam występować. Mój ma prawie rok, także jest jeszcze tej starej formuły, stąd pewnie ta krystalizacja. Dzieje się to podobno przez zmiany w temperaturach. Mogło to się stać, jest zima, grzejemy dom. Więc ta temperatura trochę się waha w ciągu dnia, też to zauważyłam. Rano jest zimniej, potem jest cieplej, także być może te zmiany temperatury były trochę za mocne, jak dla tej formuły. Także tyle z update'u, ja zaczynam się, słuchajcie, malować. Lista, tak jak mówiłam, chyba tak, lista wszystkiego będzie w opisie i zaczynamy z tematem. I tak jak wspomniałam, tematem będzie dzisiaj, będą dzieci w Sephorze. I mówiąc dzieci, mam tutaj na myśli... Naprawdę dzieci, to już nie są jakieś późne nastolatki, tylko dzieci w wieku nawet czasem poniżej 10 lat. Głównie się mówi tutaj jednak o 10-latkach. Tak po prostu się je klasyfikuje, tak zwane twins czy preteens. U nas w Polsce na pewno byłaby to szkoła podstawowa i to jakieś tam klasy typu, nie, może 4-6. Także, no, dzieci. Chyba wszyscy się ze mną zgodzą. I w ostatnich tygodniach w Stanach oraz w Kanadzie również pojawiło się bardzo dużo materiałów. Materiałów stworzonych przez chyba głównie pracowników Sephory, ale także klientów, mówiących o tym, że zrobił się jakiś nalot dzieci na Sephorę. Pojawia się tam ich mnóstwo, pojawiają się bez rodziców i generalnie, no, generalnie demolują sklepy. Psują testery, psują produkty, które leżą sobie grzecznie w pudełkach, czyli otwierają te pudełka z nieużytymi produktami, które nie są testerami i robią z nich jakieś dziwne mikstury. Będę tutaj mówić o konkretnych przykładach za chwilę, ale na razie tak chcę określić obraz po prostu, o co mi chodzi. Obejrzałam Wam, powiem, trochę materiału na ten temat. Głównie to był Reelsy na Instagramie, trochę na TikToku, ale również pojawiło się mnóstwo filmów w tej chwili właśnie na YouTube. Jeżeli wpiszecie sobie Sephora Kids, wyszukiwarce YouTube'a, na pewno wyskoczy Wam bardzo dużo, jeżeli będzie Was ten temat interesował. I ja tak na początku przyglądałam się temu po prostu tak z zaciekawieniem, po prostu jako, wiecie, ciekawostka. I nic więcej sobie z tego nie robiłam, no bo szczerze mówiąc, dawno nie byłam w Sephorze tak lokalnie. Częściej jednak zamawiam online i widzę, że przy tym pozostanę. Ale właśnie w ostatnim tygodniu byłam, słuchajcie, aż 3 razy. Byłam po prostu obok, coś tam odbierałam. Generalnie, no tak wyszło, ale byłam w 3 różnych miejscach. I powiem Wam, że doświadczenia, które właśnie z tych 3 różnych miejsc zdobyłam, sprawiły, że mnie również ten temat zaczął dotyczyć. Zaczął mnie trochę już irytować.
Dlatego stwierdziłam, że to może być fajny pomysł w sumie właśnie na czat make-up. Nie wydaje mi się, żeby to był problem, który może istnieć w Polsce, ale może się mylę, dajcie mi znać. Wydaje mi się, że w Polsce w drogeriach typu Sephora czy Douglas są inne problemy. Ale generalnie nie jestem pewna, czy u Was też tak to jest, że pojawiają się po prostu gromady dzieci, które nie wiem w sumie, co one tam robią. Pomijając już to, jakie szkody wyrządzają i zaraz o tym będziemy rozmawiać, to się zastanawiam, kto, nie wiem, czy z tej grupy, czy jakiś w ogóle przeciętny dziesięciolatek, po pierwsze wie o istnieniu sklepu, jakim jest Sephora, dwa, interesuje się na tyle kosmetykami, pielęgnacją, że chce jakiegoś produktu spróbować czy kupić. Po trzecie, które z nich ma pieniądze na to, żeby takie rzeczy kupować? Sephora, jakby nie patrzeć, nie jest najtańszym sklepem. Wielu nawet dorosłych nie lubi czy nie chce kupować w Sephorze ze względu właśnie na to, ile tam pewne produkty kosztują. Można się więc domyślać, że te dzieci wcale nie spędzają własnych pieniędzy, bo też ich nie mają. Są to zapewne pieniądze rodziców. Tutaj wprost się mówi o po prostu kartach kredytowych, które rodzice chyba im dają, co też w głowie mi się nie mieści, bo zaznaczę też na wstępie, tak? Ja nie mam dzieci, więc nie wypowiadam się tutaj jako, nie wiem, rodzic. Nie mam też dzieci w jakiejś najbliższej rodzinie, czy tam wśród przyjaciół. Takich dzieci właśnie 10+. Więc moje spostrzeżenia będą raczej jako klienta takiej Sephory. Będę też wtrącać to, co powiedziały mi moje znajome, które pracują w Sephorach. Sięgam teraz po bronzer z Chanel. Okazuje się, słuchajcie, że właśnie wśród dzieci, takich 10-letnich, najbardziej popularne marki to są marki tak naprawdę pielęgnacyjne. Drunk Elephant, Sunday Riley w dużej, dużej mierze. Oraz też inne, najczęściej te, które mają kolorowe opakowania. I tutaj od razu warto zaznaczyć, że ani Drunk Elephant, ani Sunday Riley to nie są tanie marki. Szczególnie Drunk Elephant to jest marka, która wręcz słynie z tego, że ich aktywne składniki są na wysokich poziomach. Jest to marka, której ja się kiedyś przyglądałam, ale zrezygnowałam, bo wydawało mi się, że że nie ogarnę tego po prostu i wolę też trochę niższe stężenia. Moja skóra jest wrażliwa. Ja też nie znam się na tym aż tak bardzo, żeby z tym jakoś mocno eksperymentować, ale zaznaczam właśnie to, że sporo ich produktów nie jest wręcz zalecanych u osób poniżej 25 roku życia. 25. Gdzie więc tutaj dziesięciolatki? Dziesięcioletnie dzieci nie dość, że nie powinny stosować takich składników, to po prostu mogą naprawdę zrobić sobie krzywdę. Ich skóra też tego nie wymaga, mają przepiękną skórę. Wydaje mi się, że każde z nas chciałoby, przynajmniej jeżeli chodzi o skórę, wrócić do czasów, kiedy mieliśmy lat 10-13, kiedy nie było problemów ani z wypryskami, ani nie wiem, z przesuszaniem się. Skóra była gładka, piękna, wcale nie pomarszczona i i dlatego pewnie nic nie robiliśmy z nią. Ja próbowałam sobie, słuchajcie, przypomnieć, jak mogła wyglądać moja pielęgnacja, jak miałam lat 10, ale wydaje mi się, że po prostu jej nie miałam. To jest wiek, w którym zazwyczaj, jak w ogóle umyjemy buzię wodą, to jest sukces. Na pewno nam nie potrzeba jakichś aktywnych składników, nie potrzeba nam, nie wiem, peelingów, retinolu, kwasów, wiecie, tego typu składników. To jest po prostu koszmarne, co się w tej chwili dzieje, ponieważ ja rozumiem, że świat się zmienia, że dzieci w tej chwili żyją trochę w innych czasach niż my. Sam dostęp do social media, czy w ogóle do internetu. Ja w wieku 10 lat nie miałam, internet wtedy nie istniał, może tak. Albo może był właśnie wtedy w powijakach, generalnie ja wtedy na pewno nie miałam dostępu ani do telefonu, ani do jakiegoś komputera, chyba też później mieliśmy komputer. Także samo to sprawia, że totalnie mamy inne doświadczenie, jeżeli chodzi o dzieciństwo w tej chwili. I ja szczerze mówiąc im nie zazdroszczę. Ja bym nie chciała w tej chwili być dzieckiem. Wydaje mi się, że te czasy właśnie dzieciństwa wczesnych lat 90. były naprawdę fantastyczne. I w dalszym ciągu, tak słuchajcie, jak myślę o latach 90., to wydaje mi się, że to było 10 lat temu, a nie ponad 20. To jest jakaś paranoja, jak ten czas po prostu szybko idzie. Także rozumiem w pewnym sensie, że dzieci. Rozumiem to, że dzieci interesują się teraz trochę innymi rzeczami niż my się interesowaliśmy. Przykro mi oczywiście z ich strony, że tak to wygląda, że nie siedzą po prostu gdzieś tam na podwórku czy na trzepaku, tylko w internecie. Ale na to ani my, ani one nie mają wpływu, także o tym nawet nie warto, słuchajcie, wspominać. Natomiast chcąc, nie chcąc, wydaje mi się, że to właśnie dlatego, przez ten dostęp do mediów społecznościowych, do internetu, stąd bierze się ta chęć posiadania pewnych produktów kosmetycznych, które widzą zapewne na TikToku, bo nie wydaje mi się, żeby którykolwiek dziesięciolatek był w stanie
wysiedzieć taki 20 czy 30 minutowy filmik na YouTube. Także wiele pracowników Sephory wrzuca teraz swoje filmy, no właśnie na TikToku czy tam na Instagramie, mówiąc o tym, jak wygląda ich dzień pracy, ile testerów muszą wyrzucać bądź czyścić, ponieważ podobno jedną z większych atrakcji jest tworzenie tak zwanego skincare smoothie. Może kojarzycie, ale Drunk Elephant ma taki produkt, taki, to jest chyba krem po prostu do twarzy, który zapakowany jest w taki słoiczek z pompką na górze i ten produkt jakby pojawia się na tej pompeczce i możemy do niego dodać jakieś na przykład serum, wymieszać sobie to ładnie, nałożyć na twarz, a potem tą powierzchnię po prostu umyć. I to jest podobno największa atrakcja. Wszystkie dziesięciolatki, które chodzą teraz do Sephory, robią właśnie takie mikstury, takie skincare smoothies, mieszając ze sobą nawet nie dwa, nie trzy, nie cztery, ale wszystkie produkty Drunk Elephant, jakie znajdą pod ręką. Nie muszę chyba wspominać, jaki wielki z tego robi się bałagan, jak dużo pracy mają pracownicy Sephory, którzy no, po wyjściu takiego dziecka muszą tak naprawdę całą tą sekcję czyścić. Nie daj Boże, właśnie te dzieci użyją produkt, który jest zapakowany w pudełku. No jeżeli nie przeuważy się tego, zobaczy to klient, który to kupi. I pytanie, czy Wy na przykład jak kupujecie krem w Sephorze i idziecie do kasy, czy sprawdzacie, czy ten krem jest zamknięty? Ja przyznam się, że tego nie robię. Nie wszystko jest zafoliowane i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałabym właśnie pójść do Sephory, kupić sobie krem i otwierając go wieczorem, na przykład chcąc go użyć, okazałoby się, że on jest otwarty, jeszcze są tam jakieś ślady paluchów. No, pół biedy jeszcze powiedzmy tutaj, gdzie jestem w stanie zwrócić taki produkt do Sephory, no przynajmniej w Sephory. Mogę zwracać produkty bez większego problemu, mogę po prostu powiedzieć nawet, że mi się nie podobał, czy cokolwiek. Ale wiem, że w Europie tak nie jest. Wiele z Was też mi czasem pisze właśnie, że musicie bardziej uważać na te Wasze zakupy, ponieważ no, nie jesteście w stanie tego zwrócić. Możecie to oczywiście sprzedać, możecie komuś oddać, ale chyba wszyscy wiemy, że no, nie dostaniemy z powrotem tych samych pieniędzy. Więc ja to jak najbardziej rozumiem i naprawdę ubolewam nad tym, co się dzieje. Jeżeli chodzi właśnie o marki bardziej takie no, kolorowe, to słyszałam, że bardzo ich interesuje Charlotte Tilbury. Również marka dosyć, wiecie, no, cenowo, wcale nie najtańsza. Widziałam nawet wczoraj, słuchajcie, taki, to był TikTok i to był haul jakiejś, nie wiem, chyba 11-letniej dziewczynki, która miała, wiecie, jeszcze dwie kiteczki, no wyglądała jak dziecko, nie powiem, że nie. Nie miała tapety ani nic takiego, no była ubrana i wyglądała jak dziecko, natomiast robiła haul z Sephory z mamą obok, także mama jak najbardziej była tego świadoma. No i pokazywała, że kupiła sobie właśnie któryś tam z kremów od Drunk Elephant, kupiła sobie olejek od Jizu, tak to się chyba mówi, też taki dosyć no viralowy produkt. I do tego kremowy bronzer od Charlotte Tilbury, ten wiecie, ten w dużym opakowaniu taki, też swego czasu bardzo, bardzo popularny bronzer. Sam ten bronzer wydaje mi się, że w kanadyjskich dolarach to jest jakieś 70-80 dolarów. I nawet na tym filmiku, słuchajcie, mama zapytała się swojego dziecka, po co ci ten bronzer, czy ty używasz bronzera na co dzień? A ona powiedziała, nie, po prostu mi się podobało opakowanie. I dalej nie oglądałam, bo już sił mi po prostu brakło. I się zastanawiałam, dlaczego ta matka kupiła jej to w takim razie, skoro dziecko tego nie użyje, no i słusznie, nie powinna używać bronzera w wieku 10 lat. Nie potrzebuje tego po prostu. Więc nawet jeżeli pieniądze nie byłyby, wiecie, nie grałyby roli i stać ją było na to, żeby dziecku kupić bronzer od Charlotte Tilbury, po co? Ja po prostu tego, słuchajcie, nie ogarniam. Mam nadzieję, że oglądają moje osoby jakieś, które, nie wiem, może mają dzieci albo mają w rodzinie czy wśród znajomych jakieś dziesięciolatki. Czy Wy uważacie, że one powinny nosić, nie wiem, na przykład cały makijaż, albo już nawet ten wspomniany bronzer. Czy to jest coś, co uważacie, że te dzieci potrzebują? I teraz powiem Wam o takiej sytuacji, którą właśnie ja miałam. Te kilka dni temu byłam w sumie w, tak mówię, byłam w trzech, tak, w trzech Sephorach, w trzech różnych miejscach. I pierwsze miejsce, w którym było najgorzej, działa się tam po prostu, ja nie wiem, co tam się działo, to był jakiś Armagedon. Było największe centrum handlowe w moim mieście, bardzo duże, jest tam też ogromna Sephora, która posiada prawie że wszystko. Ja tam jeżdżę bardzo rzadko tak naprawdę, ponieważ no właśnie tam są tłumy. Ja nie lubię tłumów i to jest główny chyba powód, dla którego tak bardzo nieprzyjemnie było mi wtedy w tym sklepie. Zacznę od tego, że w samym wejściu do Sephory siedziała grupa dziewczynek, właśnie tak na oko, jakieś miały może nie wiem 8 do 12 pewnie lat. Siedziały więc na podłodze w przejściu z torebeczkami już z Sephory, wiecie, obok. I blokowały przejście. To jest akurat coś, co mnie osobiście bardzo denerwuje, jak widzę to gdzieś no, na mieście.
jak ludzie albo stoją i gadają, albo no siedzą. Rzadko widzę, żeby ktoś siedział na podłodze w sklepie, ale nawet jak ktoś kogoś spotka i zamiast się, nie wiem, przesunąć trochę do ściany, stoją na środku przejścia i po prostu gadają. Strasznie mnie jakoś to irytuje. I tych dziewczynek, słuchajcie, też było dużo. Ich tam siedziało, nie wiem, co najmniej z 6-7. No zajmowały tak naprawdę prawie całe to przejście. I jakaś pani, która wchodziła przede mną, zwróciła im uwagę grzecznie, nie powiem, nie krzyczała na nie ani nic takiego, z uśmiechem powiedziała, czy mogłybyście się trochę przesunąć, albo trochę blokujecie wejście, czy możecie, wiecie, przesunąć się nieco. One na nią, słuchajcie, naskoczyły. Jedna od razu odszczeknęła, jakby zajmij się sobą, mind your own business. Druga zaczęła krzyczeć, że one też mają prawo tutaj siedzieć, że to nie jest jakby jej, wiecie, własność. Ja tak szłam za nią, ta kobieta na szczęście nie zwracała na to uwagę, po prostu weszła obok i tyle jej było. Pracownica Sephory, która stała na wejściu, ponieważ nie wiem jak jest u Was, ale u nas zawsze ktoś stoi przy drzwiach, wita Was, pyta, czy czegoś szczególnego szukacie, albo daje koszyk do ręki, czy tego typu sprawy. Ona patrzyła przerażona. Patrzyła przerażona na tą sytuację. Widać było, że bardzo nie chce zostać w to wciągnięta i że nie ma zamiaru ani zwracać tym dzieciom uwagi, ani, wiecie, nie chce po prostu żadnej sceny. No i na szczęście żadnej sceny nie było, ale ja przez chwilę się poczułam, jakbym wchodziła do jakiegoś miejsca, które jest może przeznaczone dla dzieci, może ja tam nie powinnam być, albo jak idziecie takim ciemnym wieczorem ulicą, którą lepiej nie chodzić. Generalnie bardzo dziwne odczucie, jeżeli chodzi o drogerię typu Sephora. Zaczyna malowanie oczu, Cold Moon, pokażę Wam ją jeszcze raz, może otwartą tak z bliska. Sprasowałam sobie ten jeden cień, który przyszedł mi połamany. Pierwsze wrażenia, tak szybciutko tylko, bo to nie jest żadna recenzja, jeszcze muszę ją popróbować. Maty były przepiękne, blendowały się naprawdę cudownie, bardzo fajna też kolorystyka. To, że te maty są dosyć jasne, jest kilka ciemnych, ale sporo jest takich bardzo, bardzo jasnych. To akurat mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o błyski, zauważyłam, że są tutaj co najmniej dwie formuły. Jedna taka właśnie grubo płatkowa, jak ten czy ten. I to jest cień właśnie, którego użyłam ostatnim razem i on mi się dosyć szybko zrolował. Błysk olśniewający i gdyby trwałość tego była na miejscu, to ja bym po prostu była w niebo wzięta, bo przepiękny shift, przepiękny błysk, dużo drobinek. No na oczach to wyglądało po prostu cudownie, ale jeżeli się, wiecie, nie trzyma, to nie ma znaczenia. I użyłam wtedy też w wewnętrznym kąciku chyba tego cienia i to obok chyba właśnie jeszcze tego. To są takie już bardziej klasyczne metaliki, mocniej sprasowane, nie posiadające tak, wiecie, takich płatków. I on się nakładał super. Także dzisiaj nie wiem właśnie, czy pójść... Ten mnie, szczerze mówiąc, korci. On jest raczej gruby i mielony, ale też nie aż tak jak te płatkowe. Także będę dzisiaj chciała spróbować czegoś innego. Mam też inną bazę na sobie. Użyłam tej z Vizier. Ona jest silikonowa, także jest zupełnie inna niż te, które używałam wcześniej. W sumie też nie pomyślałam, że tą paletę od Adept, którą wiecie, że testuję i która również mi się nie trzyma, już próbowałam kilka razy różnych sposobów, ale nie próbowałam bazy silikonowej, także może to będzie rozwiązaniem, zobaczymy. Także przechodzę do malowania i kontynuuję moją opowieść, bo to nie jest wszystko. To, że nie mogłam wejść do sklepu, nie jest wystarczające. W środku okazało się, że jest tam tych dzieci masakrycznie dużo. Wyglądało to naprawdę jakby jakiś autobus przyjechał, wiecie, szkolny i wysadził tam te wszystkie dzieciaki. I tutaj już było trochę więcej takich starszych dzieci. Mówię starszych, mając na myśli, nie wiem, 13-15. Dalej widać, że to jest dziecko, że to nie jest jakiś tam, wiecie, maturzysta czy osoba, która wchodzi już w tą dorosłość, tylko dalej dziecko. I tak jak wspominałam, rzeczywiście były ich całe gromady i gromadzili się głównie przy pielęgnacji, przy Charlotte Tilbury, przy Fenty, no i przy Rare Beauty, ale to do tego jestem przyzwyczajona, szczerze mówiąc, że przy Rare Beauty zawsze jestem najstarsza, która tam stoi. To mi jakoś bardzo nie przeszkadza. I wydaje mi się, że kiedyś Wam też opowiadałam i chyba nawet pokazywałam w jakimś tam filmie typu Chodźcie ze mną do Sephory. Pokazywałam Wam, że u nas te szafy z Rare Beauty zawsze są przetrzebione, że bardzo rzadko można w ogóle coś tak kupić lokalnie. Raczej muszę zamawiać, ponieważ nigdy nie ma rozświetlaczy, większości różów. No widać, że jest to bardzo popularna marka. No do tego jestem przyzwyczajona, ale nie jestem przyzwyczajona, żebym nie mogła sobie Charlotte Tilbury obejrzeć, tak? Byłam tam właśnie w dniach, w których
wchodziła ta nowa kolekcja szminek Hollywood Icons, chyba tak się nazywa. No i bardzo chciałam sobie te szminki, wiecie, przeswatchować, zobaczyć, czy którąś z nich kupić, czy nie. Mały spoiler, kupiłam w końcu, ale nie w tym sklepie, o którym teraz Wam opowiadam, tylko w innym, bo nie dało się tam dojść. Tam było, nie wiem, z piątka dzieci, która słoczowała tak maniakalnie wszystko, jakby miało im zaraz, nie wiem, zabraknąć czegoś. Chwilę czekałam obok, oglądając sobie tam coś innego i mówię, no dobrze, no posłoczują, zaraz sobie pójdą, prawda? Nie. Zaraz do tej grupy doleciała inna grupa, zaczęła jakby zmieniać się z nimi, tamci polecieli robić te smoothies na produktach Drunk Elephant, ci się zaczęli znowu tym smarować i powiem Wam, że ja tam spędziłam może, nie wiem, 5 minut w tym sklepie i stwierdziłam, nie, to nie jest dla mnie, ja nie mam siły, ja nie mam ochoty się tutaj z nimi użerać, nie mogę zesłoczować, trudno, innym razem po prostu, nie chce mi się. Ja tak jak mówiłam, nie lubię w ogóle tłumów, już nie mówiąc o tym, czy to mają być tłumy dzieci, czy dorosłych, po prostu źle się czuję, jak jest dużo ludzi wokół mnie, także od razu wiedziałam, że nie dam się wciągnąć w coś takiego i po prostu jak, wiecie, jak nie mogę zrobić zakupów, to po prostu wychodzę i już, i to do innego sklepu, albo zamawiam online i tak jest po prostu lepiej. No ale na tych szminkach akurat zależało mi, żeby je przesłoczować, ponieważ no nie wiem, czy Wy oglądaliście jakieś recenzje tych szminek, ale kogo nie włączam na YouTube, kogo recenzjom, wiecie, ufam, lubię ich tam ustawienia, te kamery, że w sensie jestem w stanie poznać, czy to jest właśnie taki kolor, czy inny, to te kolory wyglądają totalnie inaczej. A już na ustach u każdego co innego. Dlatego naprawdę bardzo, bardzo zależało mi na tym, żeby móc dotknąć te szminki. To, co się tam działo, to był naprawdę, słuchajcie, jakiś małpi gaj. Tak to chyba muszę nazwać. Inaczej się nie da. Godzina też nie była jakaś, wydaje mi się, późna. No było chyba około 18:00. No to jest godzina, w której rzeczywiście może być sporo dorosłych, którzy wracają z pracy. Ale dzieci, no to mnie po prostu zabiło totalnie. Także stamtąd szybko się ulotniłam, a że następnego dnia byłam w innej jakby galerii, no takiej mniejszej, dużo mniejszej, gdzie też jest Sephora, to stwierdziłam, że tam właśnie udam się posłuchować tą Charlotte'kę. I tam rzeczywiście byłam już w stanie dostać się w ogóle do tej gondoli Charlotte i stamtąd też zrobiłam Wam ten reel z kilkoma słoczami. Tam nie mieli znowu wszystkiego. Tam widać było, że dużo rzeczy jest wykupionych i to jakiej marki tam nie podeszłam, żeby sprawdzić, to słuchajcie, były puste półki. Nawet Sephora Collection, bo pojawiły się u nas już te kontury i takie bardzo ładne rozświetlacze, takie bardziej delikatne. No i chciałam sobie to też wszystko posłoczować. I owszem, testery były, ale produktów nie było. Że tam naprawdę już nie wiedziałam, co się dzieje. Nie było produktów ani od Make Up by Mario, ani właśnie od Charlotte'ki. Rare Beauty też oczywiście było puste. I tam poszłam sobie już na pielęgnację, ponieważ chciałam zobaczyć te nowe olejki od Sunday Riley. Dużo o nich słyszałam i mówię, zobaczę przy okazji, jak jestem. Okazało się, że nie ma żadnego. Wszystkie te stare, jakie były jakby, nie wiem, ktoś coś włożył, jakiś, wiecie, patyczek higieniczny czy coś do środka, do tego błyszczyka olejku i po prostu wyciągał do ostatniej kropli. Dawno nie widziałam tak zużytego testera, a te produkty są nowe. One weszły naprawdę niedawno do Sephory, więc się zastanawiam, jak to możliwe, że testery już są zjedzone. Bardzo dziwne to było. Obok widziałam pracowników Sephory, którzy no maniakalnie po prostu próbowali doczyścić właśnie te kremy z Drunk Elephant, które wspominałam, że służą do robienia tych smoothies. No nie mieli, słuchajcie, zadowolonych min. Widać było, że jest im to bardzo nie na rękę. Pewnie nie są przyzwyczajeni, żeby tak często te stery zmieniać. I mnie zastanawiają też konsekwencje tego wszystkiego. Jeżeli takie młode dzieci zaczną używać kremów, nie wiem, z retinolem, nie daj Boże, albo z kwasami w tak młodym wieku, co to może zrobić ich skórze, ponieważ no na pewno to nie pozostanie bez echa. No i zobaczcie ten cień, przecież to jest przepiękne. Tylko żeby to się utrzymało. Trzymamy kciuki, żeby to się utrzymało. Oglądałam kilka wypowiedzi dermatologów na ten temat, którzy mówili wprost, że takie używanie tego typu produktów przez tak młode dzieci może spowodować wręcz poparzenia, alergie, jakąś irytację skóry, to, że w przyszłości będą mieli tą skórę bardzo wrażliwą i problematyczną. Generalnie no może im zrobić szkodę. To nie jest tak nawet, że jest to po prostu bez sensu kupowanie, bo nic im to nie da, bo dalej produkują dobrze kolagen, nie potrzebują niczego, co
co im ten kolagen jakoś pobudzi do działania, ani nic takiego. I tak to wygląda. Dodałam sobie troszeczkę brązowego, ciemnego cienia z tej palety, tak przy linii rzęs. Wydaje mi się, że tak wygląda to całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o konturówkę, jest to konturówka od Natasha Denona, to jest ta z kolekcji My Dream, a szminkę nałożę sobie od YSL, Rouge Pour Couture Debold i to jest kolor numer 13. On się chyba nazywa Nude Era. Nie jest na tym napisany, ale to jest właśnie taki nudziaczek mający trochę różowości w sobie. Wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądać. I tak to razem wygląda. Może jest lekko za ciepło do tych oczu, ale szczerze mówiąc na żywo to wygląda dobrze. Nie wiem, czasem w kamerze wydaje mi się, że coś jest nie tak, a na żywo mi się podoba. Także tak to już zostawiam. Dajcie mi znać, co w ogóle myślicie o tym temacie i co ewentualnie myślicie, że Sephora może zrobić. Ponieważ pojawiają się pomysły, żeby na przykład nie wpuszczać dzieci poniżej jakiegoś roku życia bez opieki rodzicielskiej. Wydaje mi się, że na to po prostu nie ma szans. Kto będzie to egzekwował? No nikt tak naprawdę. Wydaje mi się, że pracownicy Sephory mają wystarczająco na głowie, żeby jeszcze zajmować się legitymowaniem osób nieletnich. Ja po cichu liczę, że to jest po prostu jakiś trend i jak to trend po prostu przyjdzie jakiś inny i tyle, trzeba to po prostu przeczekać. Także ciekawa jestem, co Wy byście zrobili w tej sytuacji. Tak na już totalnie koniec, jeżeli chodzi o tą paletę, powiem Wam, że póki co trzyma się to lepiej niż z poprzednimi primerami, także trzymamy kciuki, mam dużą nadzieję. Zupdate'uję Was oczywiście, jak tylko będę już wiedzieć coś więcej. No i w przyszłym tygodniu myślę, zrobię jakiś film taki dedykowany już tej palecie, bo paleta jest przepiękna. No te, nie wiem, czy widać nawet ten shift. Może tak pokażę jeszcze, patrzcie na to. No shift jest, nie da się tego odmówić. Jest też nieziemski blask na żywo. Blask, który co prawda trochę mi tutaj opadł i wyglądam jak wróżka. Przynajmniej tak ja sobie to tłumaczę. Jest naprawdę dobrze. Jeżeli to się utrzyma, to może moja opinia się trochę zmieni, jeżeli chodzi o tą markę i od razu polecę też próbować tego primera z Viseart z paletą Adept, bo moje dotychczasowe primery, czy robienie to na korektor z pudrem, czy właśnie Rare Beauty, czy Natasha, nie dają po prostu rady. To jest totalnie inna formuła, to jest, no nie ma tutaj składu, ale to jest ewidentnie silikonowy primer, także mam nadzieję, że może silikon nada się do tych bardziej takich mokrych, wielodrobinkowych formuł. Mam nadzieję. Dam Wam znać. Na dzisiaj to już wszystko. Nie powiedziałam o wszystkim, co miałam powiedzieć, ale no, szybciej skończyłam ten makijaż niż podejrzewałam. Mam nadzieję, że jednak mimo to było miło. Dzięki wielkie. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa.